Ja szybko podchodzę do mistrzów Polski, gratuluję! Dziękuję. Jak się czujesz, złoty medalisto? Fantastycznie! I komu to dedykujesz, to zwycięstwo? Mojemu wujkowi, który zmarł 2 lata temu. Gratuluję, fantastyczny mecz! Dziękuję bardzo. Idziemy dalej do następnego zawodnika. Super! To jest chyba pierwsze złoto, dobrze mówię? Tak, dokładnie. I jak tam to wyglądało z ławki? Dobrze, dobrze chłopaki grali. Nie mam nic do dodania. Znakomicie, następny zawodnik. Te twoje 2 trójeczki fantastyczne też nadały skrzydła chłopcom. Na początku nie wyglądało to dobrze, bo odjechali, ale co zadecydowało o tym waszym zwycięstwie? Chemia, taka siła zwycięstwa, bo przecież na Final Four Centralnej Ligi was nie było. Według mnie dobrze współpracujemy w obronie, każdy sobie pomaga i to jest główna przyczyna, przez którą wygraliśmy. Gratuluję! Podejdę jeszcze tutaj do Majewskiego. Miło, znakomite zawody. Masz mistrza Polski U19, masz mistrza Polski U17. Historia tego nie pamięta. 2 słowa, jak się cieszysz, komu to dedykujesz? Czy to był twój najlepszy mecz? Czy to był mój najlepszy mecz? Nie wiem, ale to był na pewno mecz, w którym cała drużyna pokazała charakter i jestem dumny z chłopaków, bo dostarczyli naprawdę masę wrażeń razem ze mną. To wszystko, te 2 złota dedykuję ludziom, bez których by tu naprawdę nie było. Te osoby bardzo dobrze wiedzą, o kim mówię. Mojej mamie, mojej rodzinie i wszystkim osób wokół, nie? Czas na obcięcie, oskalpowanie siatki, a ja jeszcze może podejdę tutaj do następnego zawodnika. Jest do góry, idę, misztal bierze tutaj, obcinamy siatkę. A jak rodzice tutaj po tym zwycięstwie, jak przygotujecie chłopcom jakiś bal albo coś? Wszystko będzie w planach, na razie musimy sami ochłonąć troszeczkę. Prezydent miasta, impreza, tak, tak, fajna. I teraz wyjdzie za chwileczkę siatka oskalpowana, już nikt nie wrzuci do tego kosza, już nikt nie przedziurawi. Jest i misztal złoto. Dwa słowa o tym finale, znakomite zawody na desce, utrzymałeś, nie spadłeś za 5 fauli, dałeś rady ze wszystkimi, komu to dedykujesz i gratuluję ci za 2 złoto. No, dziękuję bardzo, finały były bardzo wyrównane, moim zdaniem, i się cieszymy bardzo, bo byliśmy czarnym koniem tak naprawdę tego turnieju, nikt z nas nie wierzył tak naprawdę, oprócz nas. Panie, nie było was Final Four i Centralnej Ligi, a tu, może nie wiem czy niespodzianka, byliście dobrzy, gratuluję. Dziękuję. Te znakomite trójki twoje dzisiaj, ile ich padło? Nie mam pojęcia. Te 4 co najmniej. Wiecie, to był twój najlepszy mecz? Możliwe, prawdopodobnie. Gratuluję, bo ciebie nie było na U19, nie? Nie było. Ale za rok dołożysz jeszcze złoto U19, brawo. Dobry mecz. Ja jeszcze tutaj dla najbardziej energetycznego kibica, który się cały czas denerwował, zwracał uwagi i słyszał cię, nie słyszał. Jak się czujesz? Stanowczo lepiej grać niż być kibicem na trybunach. Serce prawie że wypadło z klatki piersiowej. Cieszę się tak jak i mój syn tutaj, także jesteśmy tak szczęśliwi. Super, super, złoty medal. Gratuluję, jeszcze podejdę do młodszego zawodnika. Było, gratuluję ci, dobre zawody. Miałeś mistrza Polski U19 i teraz U17. A przed tobą przecież za rok jeszcze jedne finały. Kilka słów, komu dedykujesz te złoto, te 2 złota właściwie? No jak ci się tu grało? No, bardzo dobrze mi się grało. Tam problem dzisiaj z faulami, ale tak to dedykować, no. Drużynie, no nie? Nie mam komu za bardzo. I pozdrawiamy całe Skierniewice. Tak, pozdrawiamy całą 8 Skierniewice. Do Holisza, Cieszyn tu, nie tylko misztal jest Cieszyna, ale ty też. Gratuluję. Kto MVP dzisiaj dostanie całego turnieju? No chyba misztal. Chyba Cieszyn, chyba sobie do... Cieszyn, zobaczymy. Dobrze, już przerywam. Dziękuję. Ceremonia zakończenia.